Dobra, widzowie, pięcioraczki zasnęły, były trochę przerażone i trochę się bały, ale już je uspokoiłam. Wszystkie są, Kubuś też jest i poszły spać razem z Kubusiem. Słuchajcie, no ja nie wiem, co to była za zła postać. Pisaliście mi, że to jest krzyk, ale ja tutaj zrobiłam rozeznanie terenu, sprawdziłam wokół domu, w ogrodzie, no nikogo nie ma, więc może jak on nas nie znalazł, to po prostu sobie pojechał. No nie wiem, może to była jakaś pomyłka, on się pomylił i wcale nie chciał nas straszyć, no ale w końcu to jest mój dom, ja się nie mogę bać przecież być we własnym domu. No zobaczcie, jestem tutaj, halo, duży dom jest, ale tutaj nikogo nie ma. Za oknem? No nikogo nie ma, nikogo nie widzę. Nie, to może była tylko nasza wyobraźnia, ale pisaliście mi w komentarzu, że to jest krzyk. To jest niemożliwe, żeby krzyk pojawił się na Berry Avenue. Nie, to jest jakieś chyba niemożliwe. Dobra, ja się nie będę teraz nad tym tutaj rozwodzić. Głowa mi pęka od tych myśli, muszę w końcu odpocząć. Teraz sobie włączę jakiś fajny, przyjemny serial. Usiądę sobie na kanapie, no i będę się relaksować, bo też trochę się przestraszyłam. O, zobaczcie, zobaczymy sobie wiadomości, może coś miłego się dzisiaj dowiemy. I odpoczywamy sobie. Dobra, zrobię sobie może do tego jakieś piciu. A, zapomniałam, że tutaj... A dlaczego mój telewizor... Czemu mój telewizor się wyłączył? Ej, przecież przed chwilą włączyłam go i tylko chciałam sobie jeszcze zrobić coś ciepłego do picia, wiecie, herbatkę czy coś? A się wyłączył telewizor. Dziwne. Widzowie, kliknijcie łapeczkę do góry! Kto jest ze mną na tym odcinku? Sprawdzam obecność, dawno nie było sprawdzenia obecności. Klikajcie łapeczkę. Jeśli jesteście ze mną na tym kanale, będzie mi bardzo miło, więc ja... Ej, dostałam jakieś powiadomienie? Ktoś do mnie napisał, ale słuchajcie, jest noc. Zobaczcie na to. Za oknem jest mega ciemno. Pięcioraczki poszły spać. Kto by mógł do mnie napisać? Dobra, wiecie co? Wezmę łyka i zobaczę sobie, kto do mnie napisał. Dobra, mam 4 nowe powiadomienia na moim Berrygramie, natomiast mam też 3 wiadomości. Ale od kogo o tej godzinie mogłem dostać wiadomość? Sprawdźmy to. Co? Witaj. Ładny masz dom. Podoba mi się tutaj. Co? Dlaczego tu jest napisane... Krzyk. Przecież ja go nie mam w kontaktach. Skąd on ma mój numer telefonu? Przed chwilą o nim mówiłam, że to jest niemożliwe, że on tu jest. Ale skoro on napisał do mnie, że mam ładny dom... I przed chwilą ktoś wyłączył mój telewizor, to czy on jest gdzieś tutaj w pobliżu? O nie! Mam nadzieję, że nie. Poczekajcie, wyjdę zobaczyć tutaj, no nie! Ja muszę być odważna, w końcu mam moje dzieciaczki u góry. Nie mogę ich zostawić, ale też nie mogę ich obudzić, bo się przestraszą, będą się go bały. Ej, no zobaczcie, tu nikogo nie ma, ktoś chyba sobie żarty robi. Kto może mnie prankować? To jest na pewno jakiś żart, napiszę do niego. Nie! Żartuj sobie, bo to nie jest fajne, jak ktoś żartuje, a ja się po prostu boję, bo serio się boję jakoś tak, no nie wiem. Zobaczymy, czy coś odpiszę. Na razie wyłączam, lubię żarty. Dobra, wiecie co, to jest jakieś... Ej, słyszałam jakiś dźwięk u góry. O nie, dobra, teraz jestem poważny. Zamykam to, idę szybko zobaczyć do góry. Moje pięcioraczki, przecież one są u góry. Słyszałam tutaj jakieś dźwięki dziwne. Jakby ktoś po dachu chodził? Co? Nie będę wchodzić do pokoju, ale... Wtedy je obudzę. Nie będę wchodzić. Nie, no to jest niemożliwe. Zobaczcie, wszystko mam zamknięte. No to jest niemożliwe. Patrzcie na to. Wszystko jest zamknięte. Znowu dostałam wiadomość. O nie, dobra. Muszę po cichu stąd wyjść. Najważniejsze, że pięcioraczki i Kubuś śpią, bo jak one się obudzą, to będzie katastrofa. Nie dość, że ja jestem spanikowana, to jeszcze one będą panikować. Halo? Czy ktoś tu jest? Nie no, nie no, on na pewno sobie żartuje. Na pewno nie. Na pewno go tu nie ma, ale zobaczmy sobie, on znowu coś napisał. Ładnie wyglądasz? Lubisz tańczyć, co? Czy on mnie podrywa? Skąd on wie? Skąd wiesz, jak ja wyglądam? Przecież... Nie. Dobra, wiecie co? Sprawdźmy go. Powiedz mi, co mam
ubrane. Bo jeśli powie to, co mam ubrane, czyli mam ubrany niebieski topik i moje niebieskie spodenki z dziurami, znaczy spodnie z dziurami, i jeśli on mi tak napisze, to znaczy, że on wie, że ja tu jestem. I obserwuje mnie. Niebieski to Patty X, mój ulubiony? Ej, wiecie co? On naprawdę wie, co ja mam ubrane! O nie, on naprawdę wie, co ja mam ubrane. Dobra, słuchajcie. Zmienię. I niebieskie spodnie. Dobra. Lubisz tańczyć? Nie, nie lubię, nie lubię. A czemu? Co on chce ze mną tańczyć? Dziwny on jest mega. Słuchajcie, ja teraz zrobię tak, że ubiorę sobie coś innego. Zobaczmy, co tutaj można ubrać. Na przykład wezmę inną koszulkę swoją, bo w moim sklepie, na mojej grupie są te koszuleczki. Zobaczcie, jak sobie wpiszecie na Berry Avenue Patty X, to są tutaj te koszulki, możecie je też mieć. Są na mojej grupie, są na Brookhaven, na Berry Avenue. Zapraszam Was. I ja na przykład teraz sobie ubiorę różową bluzę, bo przyszła jesień, jest już chłodno, pada deszcz w prawdziwym życiu. I zobaczymy sobie, czy on teraz zgadnie, co ja mam ubrane, bo zobaczcie, no ja jestem w takim miejscu, że on raczej nie powinien tego widzieć. Ja cię nauczę i polubisz? Nie, ja nie chcę. Nie chcę, odczep się. Czemu on do mnie pisze? Dlaczego ja w ogóle mu odpisuję? Ale chcę to sprawdzić, bo jeśli on naprawdę tutaj jest, to mam wielki problem. Napisz, co mam ubrane. Zmieniłam sobie teraz mój top na różową bluzę. Moją ulubioną różową bluzę z mojego sklepu. I jeśli on zgadnie, że ja mam to ubrane, znaczy musi to widzieć. Tylko gdzie? Nie! Dobra, nie, to już jest straszne. Ja słyszałam, jakby się okno otwierało. Ale tu jest tyle okien, że nie wiem, z której strony. Dlaczego on tak do mnie wypisuje? Czego on od nas chce? Dlaczego krzyk pojawił się na Berry Avenue? Czego on od nas chce, no? Idź sobie. Nie wiem, co mam teraz zrobić, widzowie, bo mam pewien problem. Nie wiem, gdzie on jest, dlaczego się na nas uwziął. Pisze do mnie wiadomości. I słyszę... Słyszę jakieś kroki. O nie! Słyszę jakieś kroki, gdzie ja mam się schować? Ej. Słyszę, no normalnie. Co powinnam zrobić? Czy ja mam wyjść z domu i zobaczyć, czy gdzieś on jest? Ej, słyszycie też to, co ja? Chyba garaż się otwiera. Słyszę. Tam jest mój samochód. Halo, jest tu kto? No przecież to jest niemożliwe. Nie ma go w naszym domu, ja wszystko sprawdziłam. Czy on jest taki przebiegły? Nic nie widzę na zewnątrz. Ale słyszę. On chyba jest w garażu. O nie, tam jest moje auto. A co jeśli on będzie chciał ukraść moje auto, mój autobus? Żebym ja stąd nie uciekła. Dlaczego w tym domu nie ma kamer? Bo gdybym miała kamery, to bym widziała, co on robi. Czemu się przebrałaś? To zatańczysz ze mną? Nie, czego ode mnie chcesz? Dlaczego ja mam z nim tańczyć? Co? On nie ma partnerki do tańczenia, czy co? Ja nie jestem tobą... Nie jestem tobą zainteresowana. Nie jestem tobą zainteresowana. Mam chłopaka. Proszę mi dać spokój. I tyle. Nie będę z tobą tańczyć. No, nie znam cię, chłopie. Ty jesteś jakiś krzyk? Ja nie wiem, czy ty się podstawiasz pod kogoś, czy co? Ale ja chcę tylko tańczyć. Dziwne. Wiem, że masz chłopaka? On wie o mnie wszystko. I pięcioraczki? I Kubusia? I siostrę? On wie o mnie wszystko. Po co mu to wszystko wiedzieć? Dobra, jestem przerażona teraz, nie? O nie. Garaż jest otwarty. Dobra, słuchajcie... Muszę iść tam zobaczyć. Przecież to jest mój dom, nie pozwolę, żeby ktoś tutaj... ktoś grzebał. Wezmę latarkę. I co jeszcze mogę wziąć?
Nie wiem, co jeszcze mogę wziąć, żeby się obronić. Słuchajcie, wiem, że tutaj jest jakaś siekiera. Wezmę w razie co. Ale jeśli to jest naprawdę krzyk, to mi siekiera nie pomoże. Idę do garażu. Dobra. Ej, auto stoi. To dobrze. Nie zabrał, ale otworzył mi garaż. Zamknę garaż. Halo? Jest tu ktoś? Halo? Daj mi spokój! Jak tu jesteś? Daj mi spokój. Dobra, zamknę to. Dobra. Zamykam. O, zamykam. Zamknęłam. Sprawdzę jeszcze auto. O nie! Telefon mam! Dzwoni do mnie ktoś! Szybko uciekam stąd. Dzwoni ktoś do mnie. Halo? Słyszycie? Co to są za dziwne dźwięki? Halo? Nie dzwoń do mnie! Nie chcę z tobą rozmawiać, odczep się, ja mam chłopaka! Daj mi spokój, mi i mojej rodzinie! Halo? Dobra, rozłączam się, on jest jakiś dziwny. Wydzwania do mnie, pisze do mnie, śledzi mnie. Widzę! Patrzcie! On jest za mną! Widziałam! Był tam! To był on! Krzyk wrócił, dzwonił do mnie. Znowu dostałam jakąś wiadomość. Co on tu wysyła? Co to jest za zdjęcie? On wysłał mi jakieś zdjęcie. Co to jest za dom? O nie. Ja wiem, widzowie. Nigdy wam o tym nie mówiłam, ale na Barry Avenue jest taki straszny dom. I właśnie on tak wygląda. Dlaczego on mi go wysłał? Czy on chce mnie tam porwać do tego domu? Ej, i teraz kolejne zdjęcie dostałam? To są schody. To są schody w moim domu, czyli on był w moim domu. Ale o co chodzi? Najpierw wysłałam jakiś straszny dom, potem schody. Co to oznacza? Że on po mnie idzie? Po tych schodach? Ale ja jestem blisko tych schodów. On tutaj był. Przecież on tutaj był, tylko... Czy on tutaj był dzisiaj, czy wcześniej? Robił te zdjęcia? To było tutaj, dokładnie to było tutaj. O nie, widzę, kto tam był. A, tam jest! Idę się schować! Ja nie wiem, co on ode mnie chce. Krzyk do mnie dzwonił w nocy. Wysyłam jakieś zdjęcia. Odczep się! O nie, on jest blisko. Co będzie dalej, widzowie? Subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć. Niech ten krzyk da nam spokój. Napiszcie do Smajsa, żeby mi pomógł, żeby wbił. Bo potrzebuję jego pomocy. I pamiętajcie też o mojej grupie z Robloxa. Jeśli chcecie takie super koszuleczki, wbijajcie. Teraz się wam wyświetla na ekranie. Wbijajcie do mojej grupy. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Idź sobie. O nie. Wszedł. Wszedł tutaj! Nie!